Cześć moi drodzy, tym razem mam dla was powtórkę udanego meczu na Spitfire'ze MK24. Leciałem razem z Battle Moverem i szczerze mówiąc zrobiliśmy we dwóch mecz. No ale nie przedłużając, lećmy. No, od początku meczu troszeczkę pułapu zyskuje, ale niedużo. Bo na tej mapie, jeżeli ktoś na samym początku meczu siądzie na lotnisku i je złapie, to praktycznie ustawi grę. Dlatego postanowiłem, że spróbuję do tego nie dopuścić. Poprosiłem o Battle Movera o to, żeby mnie osłaniał w razie czego, a sam zaczynam nurkować z wepem, by nabrać prędkości w stronę lotniska. No i już widzę, że chyba P-61 się przymierza do tego, żeby usiąść. Jest to wielce prawdopodobne, bo wdowa bardzo dobrze łapie lotniska. No i mam rację, ewidentnie siada. Po udanym ataku nawet się nie wznoszę, tylko uciekam po prostej. Kontrolne zerknięcie w tył, kto mi się przypałęta na ogon, bo że się ktoś przypałęta, to było oczywiste, ale był to tylko jak 9K, który Spitfire'a Gryfona nie ma najmniejszych szans dogonić. Zerknięcie w stronę Battle Movera, bo tam coś czerwono mocno, ale się okazało, że tylko z mojej perspektywy tak źle to wyglądało. Co ciekawe, na jednym samolocie dwa razy złapana asysta. Czemuż by nie? Tu lecę tym samym wektorem co spizgany G5, dlatego żeby się nie nadziać na strzał śmierci od strzelców. Często to niestety zjawisko występuje, że już spizgany bombowiec ostatnią kulką z kilometra w pilota nas ubija. Można temu przeciwdziałać między innymi właśnie lecąc dotychczasowym wektorem ruchu bez gwałtownego skrętu. Ten Lord Byron bardzo dobrze robi uniki, a to co mi się udało trafić, to tylko zaiskrzyło, no więc porzucam awanturowanie się z nim i wykorzystuję przewagę Spitfire'a Gryfona, jaką jest prędkość, żeby uciec do swoich. No i po ucieczce grupuję się razem z Battle Moverem. No i przygotowujemy się do kolejnego podejścia na przeciwników. Widzicie, gdybym wtedy tego P-61 nie spizgał, to zobaczcie, jakie tu kłębowisko czerwonych się robi. Nie odbilibyśmy tego lotniska. A tak jest sobie stan. Cały czas nazwijmy to 1 do 1. Mam do wyboru B25 albo P47. W takiej sytuacji zwykle się staram pomóc swojemu kumplowi z drużyny. A to dlatego, że to zawsze jeden więcej będzie latał. I może za chwilę on zdrapie z ogona jakiegoś niewilca, który się przypałętał do mnie.
A jeśli nie, no to przynajmniej za latający wabik posłuży trochę dłużej. Po ataku uciekamy od kotła, żeby nabrać trochę wysokości i przygotować kolejny atak. Patrzę, co ten Raiden będzie robił. No ale... niestety nic się z Raidenem nie udało. Kontrolne przybliżenie widoku, żeby określić, czy będzie próba czołówki, czy nie. Okazało się, że była. Dlatego po minięciu kolejnych samolotów i uniknięciu kolejnych czołówek robię split S-a i zawracam szybko do swoich. No niestety, już nie zdążyłem nawet na asystę się załapać. Coś tego J7 nie mogą, widzę, rozwalić. No, ale jest blisko BF, dlatego decyduje się zaatakować właśnie jego. To mało brakowało, żeby mnie mój zestrzelił. Co za czołówkarze patologiczni. I pytanie, co zrobi Ki-61? A jednak na dół schodzi, to mogę spróbować ocalić swojego przed foką. No udaje mi się to, niestety foka nie zostaje spizgana. A na mnie siada F8, ale to jej znów uciekam. Może to budzić pewne zdziwienie, czemu ja Spitfire'em uciekam przed fokami, zamiast próbować je wykręcić. No dlatego, że jak widzicie, już tutaj kolejni przeciwnicy lecą.
No i doszłoby do sytuacji, że mam walkę z kilkoma przeciwnikami. Przepiękny noob shield. No ale w końcu Ryusei pada. Znów szacowanie, jak się rozwinie sytuacja. Ale Ki-61 widzę, nie jest jednak mną zainteresowany. No strzał wystawił się BF-F4, no to z tej okazji skorzystałem. A teraz widzę, do lądowania podchodzi Ki-69, trzeba mu w tym przeszkodzić. Widziałem, że po lewej zbliżają się przeciwnicy, dlatego zamiast skręcać w prawo i wystawiać im ogon na ostrzał, skręciłem w lewo w ich stronę, tak żeby wymuszać fałszywe czołówki. Znowu szacowanie, czy Ki-84 pójdzie na mnie, czy zrobi coś innego. No, jednak nie poszedł, ale za to idzie foka. Dlatego snap roll, żeby uniknąć czołówki, split S, żeby podążyć za przeciwnikami. Tutaj szybki snap roll w prawo, żeby się nie wrypać w tego narwańca, co był koło mnie. A Rusek oczywiście. I zauważyłem z tyłu, a nie, to Bolt Mover mi powiedział, że Kisto próbuje lądować, dlatego Hineriko mi zrobiłem ostry zwrot przez skrzydło do tyłu, no i zdrapałem go, zanim złapał lotnisko. Skręcam przepustnicę i robię Immelmana po to, żeby się nastawić na tego Hurricane'a, który miał ochotę rozwalić Battle Movera. No i tym oto sposobem ocaliłem mu ogon. Widzę, że Foka D9 się zbliża, dlatego znowu robię Splitesa, unikam czołówki snap rollem. I widzę, że leci Ki-61, który chyba podchodzi do lądowania, i Sokolik. Cholera, no Sokolik jest tak groźnym przeciwnikiem, że ja tym razem muszę zaakceptować czołówkę, no bo inaczej byłaby straszna bieda. Miał dużo energii, bo leciał od razu w dół ze spawna, więc raczej by mi siadł na ogon i się dłuższą chwilę utrzymał. Także czołówki latam bardzo rzadko, jak już naprawdę muszę. W tym momencie chyba mi się kończyło paliwo, mimo że wziąłem go na 30 minut. Ale bitwa była intensywna, dużo się z wepa korzystało. No, to i się pojawiły problemy energetyczne.
Battle Mover maksował sobie tego Seafire'a, dlatego poradziłem mu, że jak jest tutaj spokój, to niech lotnisko łapie, bo za to zawsze fajna ilość punkcików wpada i RP. A nie, to jeszcze chyba nie ten moment, kiedy mi paliwa zaczęło brakować. Nie bacz, nie zawierzyłem swoim chłopakom z drużyny, że Derniera powstrzymają przed złapaniem lotniska i się zająłem samolotem, który może stanowić zagrożenie. No ale cóż, cisza, spokój, dlatego Battle Mover znowu łapie lotnisko. O. Tutaj mi się paliwo zaczęło kończyć. W tym momencie miałem jakoś na 1,5 minuty. No i cóż, rad, nie rad, muszę zawrócić i usiąść. Przy końcu hamowania robię drifta, bo to powoduje zatrzymanie się praktycznie w miejscu. Ciekawe, że po naprawieniu się wrzuciło mnie tutaj pod spawna przeciwników. W tym momencie przeciwnicy stracili już chyba wszystkie maszyny i mecz został wygrany. Oto jak się prezentowaliśmy z Battle Moverem. No tak jak mówiłem, we dwóch praktycznie zrobiliśmy mecz jeszcze z pomocą Kiksy. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć!